Napady na bank stają się coraz bardziej brutalne. Podczas jednego z nich dochodzi do strzelaniny. Niebezpieczny przestępca jest na wolności. Policja przeprowadza zakrojoną na szeroką skalę akcję. Uciekinier jest tak zdesperowany. Nic nie jest w stanie go powstrzymać. Akt FBI. Napad na bank. Jednym z podstawowych zadań FBI jest prowadzenie śledztw dotyczących napadów na bank. W Seattle zdarza się najwięcej tego typu przestępstw w całych Stanach Zjednoczonych. Tamtejsze biuro FBI zajmuje się niemal wszystkimi napadami na banki w stanie Waszyngton. Wydziałem napadów kieruje agent specjalny Mike Adams. W ciągu ostatnich 5 czy 6 lat mieliśmy średnio 300 napadów rocznie. To duży problem na naszym obszarze. Istnieją dwa wyjaśnienia tego zjawiska. Po pierwsze, w stanie Waszyngton mieszka dużo narkomanów, a po drugie, jest tam stosunkowo wiele banków. Agenci FBI rozróżniają dwa rodzaje napadów na bank. Większość stanowią akcje w pojedynkę. Przestępca podchodzi do kasjera z kartką zawierającą żądanie. Nie każdy napastnik chce zwrócić na siebie uwagę. Nie każdy zachowuje się głośno i usiłuje steroryzować obsługę banku. Drugi rodzaj napadu zdarza się rzadziej i jest bardziej niebezpieczny. To klasyczny napad na bank. W przypadku klasycznego napadu przestępca lub większa grupa wchodzi do banku i próbuje steroryzować jego obsługę. Używają w tym celu różnych sposobów. Każą kłaść się ludziom na podłodze. Nakazują pracownikom banku odsunąć się od kas. W większości przypadków napastnicy są uzbrojeni. Bardzo często dochodzi do użycia broni. Considered very violent as opposed to a one-on-one style bank robbery. Agenci zauważyli, że jeśli napastnicy uciekają z pieniędzmi, najczęściej dokonują kolejnych skoków, które są coraz bardziej zuchwałe. 17 maja 2000 roku w centrum Seattle rozpoczęła się seria szczególnie brutalnych napadów na banki. Przestępcy działali szybko i w ciągu kilku minut zrabowali setki tysięcy dolarów. Tydzień później zaatakowali po raz kolejny. Tym razem byli lepiej uzbrojeni i bardziej agresywnie zachowywali się w stosunku do pracowników banku. Po 2 tygodniach doszło do następnego napadu. Przestępcy byli coraz bardziej agresywni. Ponieważ tego typu przestępstwa zdarzają się dość rzadko, agenci doszli do wniosku, że za całą serią napadów stoją ci sami ludzie. Napady były dość charakterystyczne. We wszystkich przypadkach przestępcy zachowywali się podobnie i zrabowali duże sumy pieniędzy. Zwróciliśmy uwagę na tę serię napadów, ponieważ towarzyszyły im akty przemocy. Po każdym napadzie bandyci uciekali skradzionymi samochodami. Żaden ze świadków nie był w stanie ich zidentyfikować. Agenci FBI mieli do czynienia z dwoma przestępcami, którzy stawali się coraz bardziej niebezpieczni. Seattle, 22 czerwca 2000 roku. Dwóch mężczyzn jedzie Aurora Avenue. Parkują przed bankiem Wells Fargo.
Ludzie znajdujący się w banku nie mają pojęcia, co ich czeka. Wszyscy na podłogę. Uzbrojeni napastnicy terroryzują klientów i pracowników banku. Nie zauważają jednego z nich. Przestępcy są dobrze zorganizowani. Jeden trzyma straż, a drugi znajduje kasjera, który ma dostęp do sejfu. Menedżer wzywa policję. Dyspozytorka nadała pilne wezwanie. Uzbrojeni bandyci wciąż znajdowali się w banku. Na wezwanie odpowiedział funkcjonariusz Wesley Buxton. Właśnie trwał napad na bank. To było niezwykłe wezwanie. Zwykle o napadzie dowiadujemy się post factum. Buxton natychmiast popędził w stronę banku. Powiedziałem, pośpieszcie się. Szybciej. Do środka. Złodziej wyniósł z sejfu 2 pełne plecaki pieniędzy. Sterroryzowana kasjerka wypełniła polecenia bandyty. Żadnych telefonów, zrozumiano? Buxton zbliżył się do banku i wyłączył syrenę. Byłem pierwszy na miejscu. Na chodniku przed bankiem stał motocykl. Nie widziałem, co się dzieje w budynku. Policjant zastosował się do procedury. Znalazł osłonę i czekał na wsparcie. Na miejscu pojawił się funkcjonariusz Rick Sprecher. Bandyci wyszli z banku. Nie zauważyli policjantów. Nie mogli uruchomić motocykla. Ręce do góry. Siedzieli tam jak skamieniali przez jakąś minutę. Chcieli chyba ustalić, co się stało z motocyklem. Nagle zeskoczyli z siodełka i zaczęli uciekać. Jeden z nich potknął się. Wycelowałem w niego broń i powiedziałem, żeby się nie ruszał. Buxton został z pierwszym bandytą. Sprecher rozkazał drugiemu, żeby się zatrzymał. Ten jednak zniknął. Nagle stało się coś, czego funkcjonariusz Buxton się nie spodziewał. Wydawało mi się, że wszystko rozgrywa się w zwolnionym tempie. Słuchałem potem nagrania. Strzały zostały oddane jeden po drugim. Wtedy wydawało mi się, że upłynęła pomiędzy nimi sekunda, a może i dwie. Sprecher odpowiedział ogniem i powstrzymał bandytę. Jeden z napastników został zatrzymany, a drugi uciekł. Funkcjonariusz jest ranny. Proszę o wsparcie. Na wezwanie Sprechera zjawiło się wiele jednostek policji. Sanitariusze ratowali postrzelonego Buxtona, a Sprecher szybko zapoznał detektywów z sytuacją. Człowiek, który postrzelił funkcjonariusza, zmarł. Natychmiast rozpoczęto pościg za drugim napastnikiem. Dyspozytorka nadała opis uciekiniera na wszystkich policyjnych kanałach. Agenci FBI wkroczyli do banku. Był wśród nich Mike Adams. Po drodze usłyszałem, że jeden z funkcjonariuszy został postrzelony. Bandyci nie przebierali w środkach. Adams od razu zorientował się, że ten napad był podobny do trzech wcześniejszych. Tym razem było jeszcze więcej przemocy. Jeden z uzbrojonych bandytów uciekł. Władze musiały opanować sytuację. Wokół banku gromadziły się tłumy gapiów.
Musieliśmy coś z tym zrobić. Wciąż było bardzo niebezpiecznie. Na miejsce zostali wysłani policjanci z Wydziału Zabójstw. Był wśród nich detektyw Paul Suguro. Wzywa się nas za każdym razem, gdy funkcjonariusz policji użyje broni palnej. Organy ścigania rozpoczęły pracę nad planem ujęcia uciekiniera. Policja Seattle stworzyła sztab kryzysowy. Zabierajmy się do pracy. Brygada antyterrorystyczna rozpoczęła przeszukiwanie okolicy. Antyterroryści metodycznie przeszukiwali cały obszar. Są bardzo ostrożni. Wiedzą, że uciekinier jest zdesperowany i może być wszędzie. Policjanci zabezpieczyli całą okolicę. Drogi zostały zablokowane, a ruch skierowany innymi ulicami. Mówi detektyw David Ritter. Napad na bank i strzelanina spowodowały, że w okolicy roiły się od policji. Mieliśmy psy, śmigłowiec i jednostkę specjalną. Antyterroryści chodzą od drzwi do drzwi, ostrzegając wszystkich w dzielnicy handlowej. Zamykano sklepy. Chodziło o bezpieczeństwo ludzi. Wiedzieliśmy, że podejrzany jest na wolności. Agent Adams przeszukał ubranie zastrzelonego bandyty. Znalazłem dokumenty wystawione na nazwisko Daniela Del Fiero. Nikt taki nie figurował w rejestrze FBI, ale był to punkt wyjścia dla dalszego dochodzenia. Policjanci zlokalizowali półautomatyczny pistolet kaliber 38. Za paskiem znajdował się jeszcze rewolwer tego samego kalibru. Agenci zauważyli dwa plecaki wypełnione po brzegi pieniędzmi. Większość banknotów była zawinięta w folię Banku Rezerwy Federalnej. Później okazało się, że w obu plecakach znajdowało się łącznie $151,000. Zwykle w napadach na banki łupem jest o wiele mniejsza suma. Policjanci sprawdzili numery rejestracyjne motocykla. Nie pomogło to ustalić tożsamości bandytów, gdyż maszyna została skradziona. Agenci FBI przesłuchali pracowników i klientów banku. Szukali wskazówek, które pomogłyby im zlokalizować drugiego napastnika. Bandyci nie wymieniali żadnych imion. Nikt nie widział ich twarzy. Technicy znaleźli koło kasy odcisk buta. Był to jedyny ślad pozostawiony w banku. Napad został przeprowadzony bardzo sprawnie. Policjanci sprawdzili kartotekę Daniela Del Fiero. Okazało się, że niedawno wyszedł z więzienia, gdzie siedział za zabójstwo. Kontynuowano poszukiwania jego wspólnika. W ciągu kilku godzin od napadu natrafiono na pierwszy ślad. Detektywi udali się na pobliskie wysypisko, gdzie funkcjonariusze zabezpieczyli dowody rzeczowe. Wracamy na stanowisko. Znaleźliśmy dowody. Uciekinier pozbył się kasku i rękawic. Zostawił za sobą ślad. Uciekał jeszcze jakieś 15 metrów, po czym zrzucił kurtkę. Tu jest wysoki płot z drutem kolczastym. Obok kurtki znaleziono półautomatyczny pistolet kaliber 45. Policjanci przypuszczają, że uciekinier pozbywał się dowodów, które mogłyby pomóc w jego identyfikacji. Gdy wydawało się, że to już wszystkie ślady, pojawił się nowy. Zaraz tam będę. Policjanci udali się do pobliskiego budynku, zaalarmowani przez właścicielkę jednego z mieszkań. Zawiadomiła policję, gdyż znalazła świeże ślady krwi.
poszłam na górę do swojego mieszkania. Na schodach zauważyłam krew. Doszliśmy do wniosku, że podejrzany musiał rozciąć sobie rękę podczas przechodzenia przez płot. Jeśli to była krew bandyty, mógł on wciąż przebywać w budynku. Był uzbrojony i zdesperowany. Policjanci wezwali na pomoc brygadę antyterrorystyczną, która zjawiła się natychmiast. Mieli nadzieję, że udało im się zapędzić niebezpiecznego przestępcę w kozi róg. Ale niczego nie znaleźli. Po sprawdzeniu całego budynku zabezpieczono próbkę krwi. Władze zorganizowały akcję poszukiwawczą zakrojoną na szeroką skalę. Posłuchajmy detektywa Davida Rittera. Sprawa była bardzo poważna, więc w poszukiwaniach wzięli udział wszyscy dostępni funkcjonariusze. Policjanci wiedzieli, że przestępca, który strzela do stróżów prawa, jest o wiele bardziej niebezpieczny. Agenci FBI pytali okolicznych mieszkańców, czy nie widzieli niczego podejrzanego. Ostrzegali przed bandytą. Przestępca był bardzo niebezpieczny. Wśród mieszkańców zapanował strach. Funkcjonariusze przeszukiwali budynki. Zaglądali w każde miejsce, które mogło być kryjówką dla bandyty. Poprosili właścicieli okolicznych sklepów o ich zamknięcie. W jednej z najbardziej ruchliwych dzielnic miasta zamarło życie. Cały obszar wyglądał jak wyludniony. Policjanci ustalili, że mężczyzna zabity podczas strzelaniny nazywał się Danny Del Fiero. Był to najlepszy trop, by ustalić dane drugiego bandyty. Mówi zastępca prokuratora okręgowego Steve Fogg. Natychmiast uzyskaliśmy nakaz rewizji mieszkania i samochodu Daniego Del Fiero. Staraliśmy się ustalić, kto był jego wspólnikiem. W domu Del Fiero policjanci zastali kobietę, która z nim mieszkała. Twierdziła, że nic nie wie o napadzie. Pomogła ustalić listę znajomych swojego współlokatora. Policjanci przeszukali mieszkanie Del Fiero. Nie znaleźli niczego, co pomogłoby zidentyfikować jego wspólnika. Tymczasem w innej dzielnicy funkcjonariusze odebrali wezwanie od człowieka, któremu ktoś usiłował zrabować samochód. Było to w pobliżu miejsca, w którym znaleziono krew. Kierowca zeznał, że kilka minut wcześniej wyszedł ze swojego mieszkania. Nagle jakiś mężczyzna wyskoczył mu przed maskę. Oparł na niej obie ręce i zmusił kierowcę do zatrzymania się. Powiedział, że brał udział w bójce i potrzebuje pomocy. Poprosił o podwiezienie. Stawał się coraz bardziej agresywny. Włożył rękę do środka, próbował złapać kluczyki i ukraść samochód. Kiedy okazało się, że nic z tego, bardzo się zdenerwował. Właściciel samochodu poradził sobie z napastnikiem. Odepchnął go od drzwi i czym prędzej odjechał. Zawiadomił policję. Policjanci byli przekonani, że samochód próbował porwać ten sam człowiek, który napadł na bank. Kierowca podał jego rysopis i kierunek, w którym się oddalił. Pobiegł na północ. Wiedzieliśmy, gdzie go szukać. Mieliśmy rysopis sprawcy. Bardzo pomogły nam media. Natychmiast przekazały go widzom i słuchaczom. Przez 3 godziny nie znaleziono nawet najmniejszego śladu. Wreszcie dyspozytorka odebrała telefon. Dzwonił mężczyzna, który twierdził, że przez całe popołudnie razem z żoną był zakładnikiem. Napastnik uciekł z ich domu. Wydawało im się, że był to człowiek, który napadł na bank. Policjanci udali się do mieszkania położonego na północ od miejsca, w którym bandyta próbował ukraść samochód. Tam usłyszeli, co się stało. 3 godziny wcześniej kobieta wyszła z domu.
Zobaczyła, że w jej samochodzie ktoś siedzi. Był spokojny. Powiedział, że brał udział w bójce i potrzebuje pomocy. Kobieta nie uwierzyła mu. Policjanci prowadzili już wtedy akcję poszukiwawczą. Kobieta wskazała na śmigłowce i powiedziała, że wie, kogo szukają. Mężczyzna zdenerwował się. Kobieta nie zamierzała się poddawać. Próbowała walczyć. Mężczyzna złapał za nóż i pokazał kobiecie, że nie cofnie się przed jego użyciem. Dał jej do zrozumienia, że to dla niego sprawa życia lub śmierci. Nie zamierzał żartować. Gdzie masz sznurek? Nie ruszaj się. Szukał czegoś do związania kobiety. Tymczasem do domu wrócił jej mąż. Mąż próbował walczyć, ale został powalony na podłogę. Od tego momentu małżonkowie robili wszystko, żeby tylko przeżyć. Byli związani. Mieli przeczucie, że mężczyzna ich nie zastrzeli. Para słyszała, jak bandyta w drugim pokoju dzwoni ze swojego telefonu. Wyjął sobie piwo z lodówki i zaczął oglądać swoje wyczyny w telewizji. Nie mógł oderwać oczu od ujęć ukazujących zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą. Po dwóch i pół, może po trzech godzinach, ktoś zapukał w okno. Mężczyzna wyszedł z domu i już nie wrócił. Policjanci zrozumieli, że bandyta wymknął się z zasadzki. Gdy przesłuchaliśmy tych ludzi, stało się jasne, że poszukiwany uciekł nam. Policjanci przeszukali cały dom, pobrali odciski palców i próbki krwi. Mieli nadzieję, że uda im się zidentyfikować groźnego przestępcę, który zrobi wszystko, żeby uniknąć odpowiedzialności. Uzbrojony przestępca, który napadł na bank, przebywa na wolności. W strzelaninie zginął jego partner. Uciekając, napadł na parę ludzi, których przetrzymywał jako zakładników w ich domu. Czekał na wspólnika, który miał po niego przyjechać. Agent FBI Gary Shainline zdawał sobie sprawę, że bandyta jest bardzo niebezpieczny. Każdy napad na bank jest aktem przemocy. W tym przypadku doszło do strzelaniny pomiędzy uciekającymi bandytami a policjantami. Później jeden z przestępców wziął dwoje zakładników. To była bardzo poważna sprawa. Detektyw Paul Suguro rozpoczął przesłuchiwanie sąsiadów zastrzelonego bandyty. Jeden z nich zeznał, że rozpoznał w telewizji skradziony motocykl, którym przestępcy próbowali uciec. Dzień przed napadem widział Daniego Del Fiero z tym motocyklem. Maszyna stała na samochodzie do holowania. W kabinie ciężarówki siedział jakiś człowiek. Suguro przypuszczał, że kierowca ciężarówki może być drugim bandytą. Zapytał, czy sąsiad mógłby go zidentyfikować. Mężczyzna stwierdził, że widział go po raz pierwszy w życiu. Właściciele banku chcieli pomóc. Tego samego dnia zwrócili się do nas właściciele banku. Chcieli ufundować nagrodę za informacje, które przyczynią się do zidentyfikowania, aresztowania i ewentualnego skazania osoby lub osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie napadu. Agenci mieli nadzieję, że nagroda skłoni ludzi do złożenia zeznań. Spędziliśmy wiele godzin na zbieraniu wszelkich dostępnych informacji.
Policjanci sprawdzali każdy ślad. Starali się zebrać jak najwięcej danych o znajomych Del Fiero. Jeździliśmy w różne miejsca, przesłuchiwaliśmy dziesiątki osób. Liczyliśmy na to, że dzięki tym informacjom uda nam się zidentyfikować drugiego napastnika i ustalić jego miejsce pobytu. Każdy trop okazywał się fałszywy. Przełom w śledztwie nastąpił, gdy policjanci zbadali dowody porzucone przez uciekającego bandytę. W kieszeni kurtki znaleźliśmy fotokopię prawa jazdy 16-letniej dziewczyny. Mieliśmy jej wszystkie dane. Policjanci rozpoczęli poszukiwania dziewczyny. Zadzwonili do jej ojca. Powiedział, że córka jest w kinie. Oświadczyli, że chcą z nią porozmawiać. Dziewczyna zgłosiła się na policję. Powiedziała, że gdy ojciec przyszedł po nią do kina, od razu wiedziała, o co chodzi. Policjanci pokazali jej fotokopię prawa jazdy i spytali, jak dostała się w ręce bandytów. Zeznała, że spotkała kiedyś znajomego ze szkoły. Powiedział, że zna kogoś bogatego, kto potrzebuje dokumentów i numeru polisy ubezpieczeniowej. Płacił kilka tysięcy za możliwość wykorzystania tych danych. Dane miały być wykorzystane do założenia kont bankowych przeznaczonych do prania pieniędzy. Dziewczyna podała nazwisko jej znajomego, który był pośrednikiem w transakcji. Detektywi wyśledzili tego człowieka i spróbowali namówić go do współpracy. Skontaktowaliśmy się z nim z samego rana. Początkowo nie chciał z nami rozmawiać. W końcu powiedział nam, kto poprosił go o zdobycie danych i numeru polisy ubezpieczeniowej. Człowiek ten nazywał się Aristotle Marr. Doszliśmy do wniosku, że Aristotle Marr może być osobą, której szukaliśmy. Na pewno starał się jakoś wyprać pieniądze, żeby uzyskać legalne fundusze. Pośrednik zeznał, że Marr zajmuje się holowaniem pojazdów. Policjanci doszli wtedy do wniosku, że są na właściwym tropie. Dochodzenie ruszyło z miejsca. W rejestrze pojazdów znaleziono ciężarówkę do holowania zarejestrowaną na nazwisko Marr. Pasowała do opisu podanego przez sąsiada Deni Del Fiero. Policjanci spytali współlokatorkę Del Fiero, czy zna Aristotla Marra. Powiedziała, że obaj mężczyźni przyjaźnili się od dzieciństwa. Jego nazwisko pojawiło się w dochodzeniu z dwóch różnych źródeł. Byliśmy niemal pewni, że Aristotle Marr brał udział w napadzie na bank. Policjanci sprawdzili kartę karną Marra. Raz był oskarżony o napad i otrzymał najmniejszą możliwą karę. Z zeznania podatkowego wynikało, że Marr prowadzi dobrze prosperującą firmę i posiada nieruchomość o wartości 400 tysięcy dolarów. Okazało się, że w szkole średniej był znakomitym sportowcem. Edukację zakończył 6 lat wcześniej, ze średnią 4,0. Wszyscy mówili, że był bardzo inteligentny, miał ogromne możliwości, ale zgubiła go chciwość. Wstąpił na złą drogę. Steve Fogg badał rozmowy telefoniczne pomiędzy Marrem a Del Fiero. Odkrył, że tuż przed napadem mężczyźni bardzo często ze sobą rozmawiali. Zapewne omawiali szczegóły skoku. Deni Del Fiero i Aristotle Marr rozmawiali ze sobą po 10 razy na godzinę przez kilka tygodni poprzedzających napad. Policjanci poprosili świadków, by potwierdzili tożsamość Marra. W tym celu stworzyli zestaw fotografii. Zwykle wykorzystujemy 6 zdjęć. Podejrzany jest na jednej z nich. W tym przypadku użyliśmy 12 fotografii. Musieliśmy mieć całkowitą pewność, że szukamy właściwego człowieka. Policjanci pokazali zdjęcia kobiecie, która była trzymana przez podejrzanego jako zakładniczka. Nie wahała się ani chwili. Od razu wskazała na Marra. Biorąc
pod uwagę wszystkie okoliczności, zyskaliśmy pewność, że Aristotle Marr był człowiekiem, którego szukaliśmy. Policjanci uzyskali nakaz aresztowania Mara i rewizji jego domu. Znając jego wybuchowy charakter, przygotowali się na zbrojną konfrontację. Podjechaliśmy pod jego dom. Pomagali nam członkowie brygady antyterrorystycznej. Wszędzie było pełno policjantów. Antyterroryści przeszukiwali pokój po pokoju. Nie znaleźli ani śladu Marra. Posłuchajmy detektywa Paula Suguro. Gdy dom został już przeszukany, wszedłem do środka razem z kolegami z Wydziału Zabójstw. Szukali dowodów na udział Marra w napadzie. W skrytce znaleźli pozostałości po jego arsenale. Policjanci zauważyli puste kabury od różnych pistoletów. Znaleźli kilka sztuk broni palnej, ale większość arsenału zniknęła. Była tam amunicja do różnych karabinów i pistoletów. Policjanci przyjrzeli się nabojom i odkryli ważny dowód. Znaleźliśmy dokładnie taką samą amunicję, jaką zabezpieczono po napadzie na bank. Policjanci odkryli istotny ślad. Znaleźli dowody na to, że Marr i jego przyjaciele często latali na Jamajkę. Były tam również małe zdjęcia i wzory, które mogły posłużyć do produkcji fałszywych dokumentów. Policjanci doszli do wniosku, że Marr planował ucieczkę z kraju pod fałszywym nazwiskiem. Podczas oględzin domu Marra okazało się, że na jego posiadłości stoi jeszcze jeden budynek. Natychmiast wniesiono o dodatkowy nakaz rewizji. Rozpoczęto obserwację obiektu. Przez tydzień śledzono ludzi wchodzących i wychodzących z budynku. Nie zauważono jednak Marra. Kiedy sędzia wydał nakaz rewizji, do akcji wkroczyła brygada antyterrorystyczna. To, co znaleziono, popchnęło śledztwo w zupełnie nowym kierunku. W budynku znajdowały się setki skradzionych przedmiotów. Znaleźliśmy dziesiątki pudeł. Przechowywano w nich kosiarki do trawy, lodówki. Telefony komórkowe i inne urządzenia. Wszystko było fabrycznie nowe, jeszcze nie rozpakowane. Policjanci zauważyli listy przewozowe. Wynikało z tego, że przedmioty pochodzą bezpośrednio ze sklepów. Stało się jasne, że Aristotle Marr był zamieszany nie tylko w napady na banki. Niektóre przedmioty miały bardzo duże rozmiary. Nikt nie byłby w stanie wynieść ich ze sklepów. Wynikało z tego, że ktoś ukradł je w jakiś inny, bardziej skomplikowany sposób. Stało się jasne, że potrzebujemy pomocy ludzi z Wydziału Włamań i Kradzieży. Koordynowali przejęcie mienia. Pracownicy wydziału razem ze sprzedawcami z okolicznych sklepów ustalili wartość skradzionych towarów na ponad 100 tysięcy dolarów. Sprzedawcy podstawili ogromną furgonetkę. Zapakowaliśmy do niej wszystkie skradzione przedmioty i wywieźliśmy z tego budynku. Policjanci przypuszczali, że Marr musiał mieć wspólników zajmujących się zdobywaniem i sprzedażą kradzionego towaru. Sądziliśmy, że większość przedmiotów trafiała na Jamajkę. Wynikało to z dokumentów przewozowych, które zabezpieczyliśmy.
that showed a large amount of household goods going to Jamaica. Poszukiwania domniemanego szefa gangu Aristotla Mara nabrały rozpędu. Prowadziła je specjalna grupa operacyjna FBI. Skontaktowaliśmy się z rodziną i znajomymi Mara. Staraliśmy się uzyskać informacje, które pomogłyby nam ustalić jego miejsce pobytu. Wszyscy jednak twierdzili, że nic na ten temat nie wiedzą. Mar pozostawał na wolności. Agenci FBI zastosowali nową metodę. Poprosili o pomoc twórców telewizyjnego programu policyjnego. Ogłoszono w nim, że na informatora czeka $25,000 nagrody. Rozdzwoniły się telefony. Jeden z informatorów twierdził, że kontaktował się z Marem za pomocą internetu. Agenci przesłuchali dostawcę internetu. Uzyskali zapis rozmów prowadzonych w sieci. Z przebiegu rozmowy mogliśmy się domyślić, że jednym z jego uczestników był Aristotle Mar. Dostawca internetu podał agentom adres domu, w którym korzystano z komputera. Udaliśmy się tam. Zakładaliśmy, że Mar może przebywać pod tym adresem. Agenci mieli nakaz rewizji. Spotkali człowieka, którego poznali wcześniej, jako znajomego Mara. Powiedział, że poszukiwanego nie ma w tym domu. Agenci szukali dowodów na obecność Mara w tym miejscu, ale niczego nie znaleźli. Zarekwirowali komputer. Ustalili, że prawdopodobnie Mar nigdy z niego nie korzystał. Właściciel mieszkania podszywał się pod poszukiwanego. Ślad okazał się fałszywy. W ten sposób nie udało nam się niczego ustalić. Agenci FBI kontynuowali obserwacje domów, rodziny i przyjaciół Mara. Szybko jednak zdali sobie sprawę, że przestępca może się nie pojawić. W przeciwieństwie do większości napadających na banki, Aristotle Mar dysponował środkami finansowymi. Miał własną nieruchomość. Jestem pewien, że wszystko to pomogło mu w zorganizowaniu ucieczki. Informator zawiadomił FBI, że poszukiwany wyjechał za granicę. Stało się to, czego obawiali się agenci. Anonimowy informator potwierdził, że Mar z fałszywym paszportem opuścił nasz kraj. Uciekł na Jamajkę. Jeśli Mar wyjechał ze Stanów z fałszywym paszportem, szanse jego odnalezienia były bardzo niewielkie. Agenci FBI mieli przed sobą najtrudniejsze zadanie w sprawie, która wyglądała na przegraną. Agenci FBI kontynuują poszukiwania Aristotla Mara, podejrzanego o dokonanie napadu na bank. Przypuszczają, że uciekł na Jamajkę z fałszywym paszportem. Ale FBI nie mogło po prostu podążyć jego śladem. Posłuchajmy agenta Gerego Scheinleina. Nie możemy ścigać przestępców w innych krajach. Mamy na Jamajce swoich ludzi, którzy współpracują z miejscowymi władzami. Przekazałem im wszelkie informacje, jakie uzyskaliśmy w wyniku prowadzonego dochodzenia. Dostali nazwiska, punkty kontaktowe i miejsca, w których mógł ewentualnie przebywać Mar. Ustalenie miejsca pobytu Mara na Jamajce to bardzo trudne. Przestępca znał wyspę i miał dużo pieniędzy, żeby zniknąć z pola widzenia. Na pewno był w stanie dobrze się ukryć. Miał na to odpowiednie środki. Informatorzy od czasu do czasu widywali poszukiwanego, ale nie udało się go ująć. Agenci przypuszczali, że Mar przenosił się z domu do domu pod osłoną nocy. Miał grupę oddanych współpracowników. Władze Jamajki otrzymywały informacje od agentów FBI i starały się ująć zbiega.
kontaktowano się ze wszystkimi znajomymi Mara. Nie chcieli współpracować, ale poddano ich ciągłej obserwacji. Nasi przedstawiciele mieli na oku wszystkich znajomych uciekiniera. Nie zamierzali spocząć, póki Mar nie powróci do Stanów Zjednoczonych. Zastępca prokuratora okręgowego Steve Fogg postanowił postawić zarzuty poszukiwanemu na podstawie zebranych dowodów poszlakowych. Postawiliśmy mu wiele różnych zarzutów. Oskarżyliśmy go o napad z bronią w ręku. Wtargnął bowiem do banku uzbrojony. Oskarżyliśmy go o współudział w strzelaninie, w wyniku której został ranny funkcjonariusz policji. Oskarżyliśmy go o usiłowanie dokonania napadu. Chodziło o próbę porwania samochodu. Oskarżyliśmy go też o pozbawienie wolności dwojga ludzi. Trzymał ich jako ewentualnych zakładników. Steve Fogg podejrzewał, że Mar należał do międzynarodowego gangu złodziei, ale postanowił nie stawiać mu tego zarzutu. Marowi groziło długoletnie pozbawienie wolności. Dodatkowa kara za udział w międzynarodowym gangu nie byłaby zbyt istotna. W tym przypadku chodziło o 30, 40, a może nawet 50 lat więzienia. Dodatkowy rok czy dwa nie robiłby dużej różnicy. Władze wzmogły poszukiwania Mara. Posłuchajmy Davida Rittera, detektywa z Wydziału Zabójstw. Pętla zaciskała się. Czuli naszą obecność. Kilka razy złożyli skargę, że przekroczyliśmy kompetencje. Nic takiego nie miało miejsca. Prowadziliśmy dochodzenie w sprawie brutalnego napadu. Chcieliśmy je zakończyć i osadzić podejrzanego w areszcie. Sytuacja stała się dla niego nie do zniesienia. Nie był się w stanie odprężyć. Po 7 miesiącach okazało się, że przyjęta strategia była słuszna. 7 lutego 2001 roku Aristotle Marr zadziwił wszystkich. Pojawił się w areszcie ze swoim adwokatem. Detektyw Paul Suguro ścigał Mara od samego początku. Zdziwiłem się, że Aristotle Marr sam się do nas zgłosił. Próbowaliśmy rozmawiać z nim. Pytaliśmy, gdzie był. Nie chciał nam powiedzieć niczego, co miałoby związek z dochodzeniem. Policjanci przypuszczali, że Marr wrócił, by dać odpocząć swoim znajomym. Był przekonany, że nie ma przeciwko niemu wystarczających dowodów. Był pewny swego, zachowywał się arogancko. Sądził, że wygra z nami w sądzie. Postanowił upiec 2 pieczenie na 1 ogniu. Postawiony w stan oskarżenia, nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Miał nad nami przewagę, siedział w swojej kryjówce i obserwował postępy śledztwa. Na pewno przygotował sobie wyjaśnienia na cały materiał dowodowy. Wyglądało na to, że uda mu się wygrać w sądzie. Adwokaci Mara wiedzieli, że na kasku i rękawicach porzuconych na wysypisku znaleziono jego odciski palców. Twierdzili, że Mar pożyczył te przedmioty Danielowi Del Fiero, który zginął w strzelaninie. Mar nie zdawał sobie sprawy, że zostawił ślady krwi. Wiedziałem, że zabezpieczyliśmy próbki i jesteśmy w stanie wykonać analizę porównawczą DNA. To była nasza tajna broń. Sędzia nakazał Marrowi oddanie krwi do analizy. Eksperci porównali DNA krwi znalezionej w mieszkaniu oraz w samochodzie i domu sterroryzowanego małżeństwa. Okazało się, że to ta sama krew. W tym momencie rozwiały się nasze ostatnie wątpliwości. Byliśmy przekonani, że dysponujemy przekonującym materiałem dowodowym. Sprawa była praktycznie wygrana. Mar postanowił nie ryzykować i przyznał się do winy. Został skazany na 23 lata pozbawienia wolności bez możliwości zwolnienia warunkowego.
Funkcjonariusz Wesley Buxton, który został postrzelony tuż po napadzie na bank, ucieszył się, że sprawiedliwości stało się zadość. W większości przypadków policjanci uważają, że przestępcy są zbyt łagodnie traktowani i powinni otrzymywać surowsze wyroki. Ja jednak byłem bardzo zadowolony. Posłuchajmy agenta Mike'a Adamsa. W stanie Waszyngton mamy bardzo dużo napadów na banki, średnio ponad 300 rocznie. Dobrze się stało, że udało się doprowadzić do końca dochodzenie w sprawie tak spektakularnego napadu. Dzięki owocnej współpracy FBI i policji, Aristotle Marr trafił wreszcie za kratki. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany Warszawa. Tekst Piotr Wągrowski. Czytał Zbigniew Moskal. Steve Fogg podejrzewał, że Marr należał do międzynarodowego gangu złodziei, ale postanowił nie stawiać mu tego zarzutu. Marrowi groziło długoletnie pozbawienie wolności. Dodatkowa kara za udział w międzynarodowym gangu nie byłaby zbyt istotna. W tym przypadku chodziło o 30, 40, a może nawet 50 lat więzienia. Dodatkowy rok czy dwa nie robiłby dużej różnicy. Władze wzmogły poszukiwania Marra. Posłuchajmy Davida Rittera, detektywa z Wydziału Zabójstw. Pętla zaciskała się. Czuli naszą obecność. Kilka razy złożyli skargę, że przekroczyliśmy kompetencje. Nic takiego nie miało miejsca. Prowadziliśmy dochodzenie w sprawie brutalnego napadu. Chcieliśmy je zakończyć i osadzić podejrzanego w areszcie. Sytuacja stała się dla niego nie do zniesienia. Nie był się w stanie odprężyć. Po 7 miesiącach okazało się, że przyjęta strategia była słuszna. 7 lutego 2001 roku Aristotle Marr zadziwił wszystkich. Pojawił się w areszcie ze swoim adwokatem. Detektyw Paul Suguro ścigał Marra od samego początku. Zdziwiłem się, że Aristotle Marr sam się do nas zgłosił. Próbowaliśmy rozmawiać z nim. Pytaliśmy, gdzie był. Nie chciał nam powiedzieć niczego, co miałoby związek z dochodzeniem. Policjanci przypuszczali, że Marr wrócił, by dać odpocząć swoim znajomym. Był przekonany, że nie ma przeciwko niemu wystarczających dowodów. Był pewny swego, zachowywał się arogancko. Sądził, że wygra z nami w sądzie. Postanowił upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Postawiony w stan oskarżenia, nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Miał nad nami przewagę, siedział w swojej kryjówce i obserwował postępy śledztwa. Na pewno przygotował sobie wyjaśnienia na cały materiał dowodowy. Wyglądało na to, że uda mu się wygrać w sądzie. Adwokaci Marra wiedzieli, że na kasku i rękawicach porzuconych na wysypisku znaleziono jego odciski palców. Twierdzili, że Marr pożyczył te przedmioty Danielowi Del Fiero, który zginął w strzelaninie. Marr nie zdawał sobie sprawy, że zostawił ślady krwi. Wiedziałem, że zabezpieczyliśmy próbki i jesteśmy w stanie wykonać analizę porównawczą DNA. To była nasza tajna broń. Z akt FBI. Napad na bank. Jednym z podstawowych zadań FBI jest prowadzenie śledztw dotyczących napadów na bank. W Seattle zdarza się najwięcej tego typu przestępstw w całych Stanach Zjednoczonych. Tamtejsze biuro FBI zajmuje się niemal wszystkimi napadami na banki w stanie Waszyngton. Wydziałem napadów kieruje agent specjalny Mike Adams. W ciągu ostatnich 5 czy 6 lat mieliśmy średnio 300 napadów rocznie. To duży problem na naszym obszarze. Bank robberies are a big problem here in this area.
Istnieją dwa wyjaśnienia tego zjawiska. Po pierwsze, w stanie Waszyngton mieszka dużo narkomanów, a po drugie, jest tam stosunkowo wiele banków. Agenci FBI rozróżniają dwa rodzaje napadów na bank. Większość stanowią akcje w pojedynkę. Przestępca podchodzi do kasjera z kartką zawierającą żądanie. Nie każdy napastnik chce zwrócić na siebie uwagę. Nie każdy zachowuje się głośno i usiłuje steroryzować obsługę banku. Drugi rodzaj napadu zdarza się rzadziej i jest bardziej niebezpieczny. To klasyczny napad na bank. W przypadku klasycznego napadu przestępca lub większa grupa wchodzi do banku i próbuje steroryzować jego obsługę. Używają w tym celu różnych sposobów. Każą kłaść się ludziom na podłodze, nakazują pracownikom banku odsunąć się od kas. W większości przypadków napastnicy są uzbrojeni. Bardzo często dochodzi do użycia broni. Agenci zauważyli, że jeśli napastnicy uciekają z pieniędzmi, najczęściej dokonują kolejnych skoków, które są coraz bardziej zuchwałe. 17 maja 2000 roku w centrum Seattle rozpoczęła się seria szczególnie brutalnych napadów na banki. Przestępcy działali szybko i w ciągu kilku minut zrabowali setki tysięcy dolarów. Tydzień później zaatakowali po raz kolejny. Tym razem byli lepiej uzbrojeni i bardziej agresywnie zachowywali się w stosunku do pracowników banku. Nie znaleźli ani śladu Marra. Posłuchajmy detektywa Paula Suguro. Gdy dom został już przeszukany, wszedłem do środka razem z kolegami z Wydziału Zabójstw. Szukali dowodów na udział Mara w napadzie. W skrytce znaleźli pozostałości po jego arsenale. Policjanci zauważyli puste kabury od różnych pistoletów. Znaleźli kilka sztuk broni palnej, ale większość arsenału zniknęła. Była tam amunicja do różnych karabinów i pistoletów. Policjanci przyjrzeli się nabojom i odkryli ważny dowód. Znaleźliśmy dokładnie taką samą amunicję, jaką zabezpieczono po napadzie na bank. Policjanci odkryli istotny ślad. Znaleźli dowody na to, że Marr i jego przyjaciele często latali na Jamajkę. Były tam również małe zdjęcia i wzory, które mogły posłużyć do produkcji fałszywych dokumentów. Policjanci doszli do wniosku, że Marr planował ucieczkę z kraju pod fałszywym nazwiskiem. Podczas oględzin domu Marra okazało się, że na jego posiadłości stoi jeszcze jeden budynek. Natychmiast wniesiono o dodatkowy nakaz rewizji. Rozpoczęto obserwację obiektu. Przez tydzień śledzono ludzi wchodzących i wychodzących z budynku. Nie zauważono jednak Marra. Kiedy sędzia wydał nakaz rewizji, do akcji wkroczyła brygada antyterrorystyczna. To, co znaleziono, popchnęło śledztwo w zupełnie nowym kierunku. W budynku znajdowały się setki skradzionych przedmiotów. Znaleźliśmy dziesiątki pudeł. Przechowywano w nich kosiarki do trawy, lodówki.
telefony komórkowe i inne urządzenia. Wszystko było fabrycznie nowe, jeszcze nie rozpakowane. Policjanci zauważyli listy przewozowe. Wynikało z tego, że przedmioty pochodzą bezpośrednio z byłej obserwacji. Nasi przedstawiciele mieli na oku wszystkich znajomych uciekiniera. Nie zamierzali spocząć, póki Marr nie powróci do Stanów Zjednoczonych. Zastępca prokuratora okręgowego Steve Fogg postanowił postawić zarzuty poszukiwanemu na podstawie zebranych dowodów poszlakowych. Postawiliśmy mu wiele różnych zarzutów. Oskarżyliśmy go o napad z bronią w ręku. Wtargnął bowiem do banku uzbrojony. Oskarżyliśmy go o współudział w strzelaninie, w wyniku której został ranny funkcjonariusz policji. Oskarżyliśmy go o usiłowanie dokonania napadu. Chodziło o próbę porwania samochodu. Oskarżyliśmy go też o pozbawienie wolności dwojga ludzi. Trzymał ich jako ewentualnych zakładników. Steve Fogg podejrzewał, że Marr należał do międzynarodowego gangu złodziei, ale postanowił nie stawiać mu tego zarzutu. Marrowi groziło długoletnie pozbawienie wolności. Dodatkowa kara za udział w międzynarodowym gangu nie byłaby zbyt istotna. W tym przypadku chodziło o 30, 40, a może nawet 50 lat więzienia. Dodatkowy rok czy dwa nie robiłby dużej różnicy. Władze wzmogły poszukiwania Marra. Posłuchajmy Davida Rittera, detektywa z Wydziału Zabójstw. Pętla zaciskała się. Czuli naszą obecność. Kilka razy złożyli skargę, że przekroczyliśmy kompetencje. Nic takiego nie miało miejsca. Prowadziliśmy dochodzenie w sprawie brutalnego napadu. Chcieliśmy je zakończyć i osadzić podejrzanego w areszcie. Sytuacja stała się dla niego nie do zniesienia. Nie był się w stanie odprężyć. Po 7 miesiącach okazało się, że przyjęta strategia była słuszna. 7 lutego 2001 roku Aristotle Marr zadziwił wszystkich. Pojawił się w areszcie ze swoim adwokatem. Detektyw Paul Suguro ścigał Marra od samego początku. Zdziwiłem się, że Aristotle Marr sam się do nas zgłosił. Próbowaliśmy rozmawiać z nim. Pytaliśmy, gdzie był. Nie chciał nam powiedzieć niczego, co miałoby związek z dochodzeniem. Policjanci przypuszczali, że Marr wrócił, by dać odpocząć swoim znajomym. Był przekonany, że nie ma przeciwko niemu wystarczających dowodów. Był pewny swego i słuchaczom. Przez 3 godziny nie znaleziono nawet najmniejszego śladu. Wreszcie dyspozytorka odebrała telefon. Dzwonił mężczyzna, który twierdził, że przez całe popołudnie razem z żoną był zakładnikiem. Napastnik uciekł z ich domu. Wydawało im się, że był to człowiek, który napadł na bank. Policjanci udali się do mieszkania położonego na północ od miejsca, w którym bandyta próbował ukraść samochód. Tam usłyszeli, co się stało. 3 godziny wcześniej kobieta wyszła z domu. Zobaczyła, że w jej samochodzie ktoś siedzi. Był spokojny. Powiedział, że brał udział w bójce i potrzebuje pomocy. Kobieta nie uwierzyła mu. Policjanci prowadzili już wtedy akcję poszukiwawczą. Kobieta wskazała na śmigłowce i powiedziała, że wie, kogo szukają. Mężczyzna zdenerwował się. Kobieta nie zamierzała się poddawać. Próbowała walczyć. Mężczyzna złapał za nóż i pokazał kobiecie, że nie cofnie się przed jego użyciem. Dał jej do zrozumienia, że to dla niego sprawa życia lub śmierci. Nie zamierzał żartować. Gdzie masz sznurek? Nie ruszaj się. Szukał czegoś do związania kobiety. Tymczasem do domu wrócił jej mąż. Honey, where are you? Hey, I'm home. Honey, what's going on?
Mąż próbował walczyć, ale został powalony na podłogę. Od tego momentu małżonkowie robili wszystko, żeby tylko przeżyć. Byli związani. Mieli przeczucie, że mężczyzna ich nie zastrzeli. Para słyszała, jak bandyta w drugim pokoju dzwoni ze swojego telefonu. Wyjął sobie piwo z lodówki i zaczął oglądać swoje wyczyny w telewizji. Nie mógł oderwać oczu od ujęć ukazujących zakrojoną na szeroką skalę akcję poszukiwawczą. Po dwóch i pół, może po trzech godzinach, ktoś zapukał w okno. Mężczyzna wyszedł z domu i już nie wrócił. Policjanci zrozumieli, że bandyta wymknął się z zasadzki. Gdy przesłuchaliśmy tych ludzi, stało się jasne, że poszukiwany uciekł nam. Policjanci przeszukali cały dom, pobrali ludzi. Pomogą ustalić listę znajomych swojego współlokatora. Policjanci przeszukali mieszkanie Del Fiero. Nie znaleźli niczego, co pomogłoby zidentyfikować jego wspólnika. Tymczasem w innej dzielnicy funkcjonariusze odebrali wezwanie od człowieka, któremu ktoś usiłował zrabować samochód. Było to w pobliżu miejsca, w którym znaleziono krew. Kierowca zeznał, że kilka minut wcześniej wyszedł ze swojego mieszkania. Nagle jakiś mężczyzna wyskoczył mu przed maskę. Oparł na niej obie ręce i zmusił kierowcę do zatrzymania się. Powiedział, że brał udział w bójce i potrzebuje pomocy. Poprosił o podwiezienie. Stawał się coraz bardziej agresywny. Włożył rękę do środka, próbował złapać kluczyki i ukraść samochód. Kiedy okazało się, że nic z tego, bardzo się zdenerwował. Właściciel samochodu poradził sobie z napastnikiem. Odepchnął go od drzwi i czym prędzej odjechał. Zawiadomił policję. Policjanci byli przekonani, że samochód próbował porwać ten sam człowiek, który napadł na bank. Kierowca podał jego rysopis i kierunek, w którym się oddalił. Pobiegł na północ. Wiedzieliśmy, gdzie go szukać. Mieliśmy rysopis sprawcy. Bardzo pomogły nam media. Natychmiast przekazały go widzom i słuchaczom. Przez 3 godziny nie znaleziono nawet najmniejszego śladu. Wreszcie dyspozytorka odebrała telefon. Dzwonił mężczyzna, który twierdził, że przez całe popołudnie razem z żoną był zakładnikiem. Napastnik uciekł z ich domu. Wydawało im się, że był to człowiek, który napadł na bank. Policjanci udali się do mieszkania położonego na północ od miejsca, w którym bandyta próbował ukraść samochód. Tam usłyszeli, co się stało. 3 godziny wcześniej kobieta wyszła z domu. Zobaczyła, że w jej samochodzie ktoś siedzi. Był spokojny. Powiedział, że brał udział w bójce i potrzebuje pomocy. Kobieta nie uwierzyła mu. Policjanci prowadzili już wtedy akcję poszukiwawczą. Kobieta wskazała na śmigłowce i powiedziała, że wie, kogo szukają. Mężczyzna zdenerwował się. Kobieta nie zamierzała się poddawać. Próbowała walczyć. Mężczyzna złapał za nóż i pokazał kobiecie, że nie cofnie się przed jego użyciem. Dał jej do zrozumienia, że to dla skradzionych przedmiotów. Znaleźliśmy dziesiątki pudeł. Przechowywano w nich kosiarki do trawy, lodówki. Telefony komórkowe i inne urządzenia. Wszystko było fabrycznie nowe, jeszcze nie rozpakowane. Policjanci zauważyli listy przewozowe. Wynikało z tego, że przedmioty pochodzą bezpośrednio ze sklepów.
Stało się jasne, że Aristotle Marr był zamieszany nie tylko w napady na banki. Niektóre przedmioty miały bardzo duże rozmiary. Nikt nie byłby w stanie wynieść ich ze sklepów. Wynikało z tego, że ktoś ukradł je w jakiś inny, bardziej skomplikowany sposób. Stało się jasne, że potrzebujemy pomocy ludzi z Wydziału Włamań i Kradzieży. Koordynowali przejęcie mienia. Pracownicy Wydziału razem ze sprzedawcami z okolicznych sklepów ustalili wartość skradzionych towarów na ponad 100 tysięcy dolarów. Sprzedawcy podstawili ogromną furgonetkę. Zapakowaliśmy do niej wszystkie skradzione przedmioty i wywieźliśmy z tego budynku. Policjanci przypuszczali, że Marr musiał mieć wspólników zajmujących się zdobywaniem i sprzedażą kradzionego towaru. Sądziliśmy, że większość przedmiotów trafiała na Jamajkę. Wynikało to z dokumentów przewozowych, które zabezpieczyliśmy. Poszukiwania domniemanego szefa gangu Aristotla Marra nabrały rozpędu. Prowadziła je specjalna grupa operacyjna FBI. Skontaktowaliśmy się z rodziną i znajomymi Marra. Staraliśmy się uzyskać informacje, które pomogłyby nam ustalić jego miejsce pobytu. Wszyscy jednak twierdzili, że nic na ten temat nie wiedzą. Marr pozostawał na wolności. Agenci FBI zastosowali nową metodę. Poprosili o pomoc twórców telewizyjnego programu policyjnego. Ogłoszono w nim, że na informatora czeka 25 tysięcy dolarów nagrody. Rozdzwoniły się telefony. Jeden z informatorów twierdził, że kontaktował się z Marrem za pomocą internetu. Agenci przesłuchali dostawcy internetu. Uzyskali zapis rozmów prowadzonych w sieci. Podczas jednego z nich dochodzi do strzelaniny. Niebezpieczny przestępca jest na wolności. Policja przeprowadza zakrojoną na szeroką skalę akcję. Uciekinier jest tak zdesperowany. Nic nie jest w stanie go powstrzymać. Akt FBI. Napad na bank. Jednym z podstawowych zadań FBI jest prowadzenie śledztw dotyczących napadów na bank. W Seattle zdarza się najwięcej tego typu przestępstw w całych Stanach Zjednoczonych. Tamtejsze biuro FBI zajmuje się niemal wszystkimi napadami na banki w stanie Waszyngton. Wydziałem napadów kieruje agent specjalny Mike Adams. W ciągu ostatnich 5 czy 6 lat mieliśmy średnio 300 napadów rocznie. To duży problem na naszym obszarze. Istnieją dwa wyjaśnienia tego zjawiska. Po pierwsze, w stanie Waszyngton mieszka dużo narkomanów, a po drugie, jest tam stosunkowo wiele banków. Agenci FBI rozróżniają dwa rodzaje napadów na bank. Większość stanowią akcje w pojedynkę. Przestępca podchodzi do kasjera z kartką zawierającą żądanie. Nie każdy napastnik chce zwrócić na siebie uwagę. Nie każdy zachowuje się głośno i usiłuje steroryzować obsługę banku. Drugi rodzaj napadu zdarza się rzadziej i jest bardziej niebezpieczny. To klasyczny napad na bank.
W przypadku klasycznego napadu przestępca lub większa grupa wchodzi do banku i próbuje sterroryzować jego obsługę. Używają w tym celu różnych sposobów. Każą kłaść się ludziom na podłodze, nakazują pracownikom banku odsunąć się od kas. W większości przypadków napastnicy są uzbrojeni. Bardzo często dochodzi do użycia broni. Napad na bank. Jednym z podstawowych zadań FBI jest prowadzenie śledztw dotyczących napadów na bank. W Seattle zdarza się najwięcej tego typu przestępstw w całych Stanach Zjednoczonych. Tamtejsze biuro FBI zajmuje się niemal wszystkimi napadami na banki w stanie Waszyngton. Wydziałem napadów kieruje agent specjalny Mike Adams. W ciągu ostatnich 5 czy 6 lat mieliśmy średnio 300 napadów rocznie. To duży problem na naszym obszarze. Istnieją dwa wyjaśnienia tego zjawiska. Po pierwsze, w stanie Waszyngton mieszka dużo narkomanów, a po drugie, jest tam stosunkowo wiele banków. Agenci FBI rozróżniają dwa rodzaje napadów na bank. Większość stanowią akcje w pojedynkę. Przestępca podchodzi do kasjera z kartką zawierającą żądanie. Nie każdy napastnik chce zwrócić na siebie uwagę. Nie każdy zachowuje się głośno i usiłuje sterroryzować obsługę banku. Drugi rodzaj napadu zdarza się rzadziej i jest bardziej niebezpieczny. To klasyczny napad na bank. W przypadku klasycznego napadu przestępca lub większa grupa wchodzi do banku i próbuje sterroryzować jego obsługę. Używają w tym celu różnych sposobów. Każą kłaść się ludziom na podłodze, nakazują pracownikom banku odsunąć się od kas. W większości przypadków napastnicy są uzbrojeni. Bardzo często dochodzi do użycia broni. Agenci zauważyli, że jeśli napastnicy uciekają z pieniędzmi, najczęściej dokonują kolejnych skoków, które są coraz bardziej zuchwałe. 17 maja 2000 roku w centrum Seattle rozpoczęła się seria szczególnie brutalnych napadów na banki. Przestępcy działali szybko i w ciągu kilku minut zrabowali setki tysięcy dolarów. Tydzień później zaatakowali po raz kolejny. Tym razem byli lepiej uzbrojeni i bardziej agresywnie zachowywali się w stosunku do pracowników banku. Po 2 tygodniach doszło do następnego napadu. Danny Del Fiero i Aristotle Marr rozmawiali ze sobą po 10 razy na godzinę przez kilka tygodni poprzedzających napad. Policjanci poprosili świadków, by potwierdzili tożsamość Marra. W tym celu stworzyli zestaw fotografii. Zwykle wykorzystujemy 6 zdjęć. Podejrzany jest na jednej z nich. W tym przypadku użyliśmy 12 fotografii. Musieliśmy mieć całkowitą pewność, że szukamy właściwego człowieka. Policjanci pokazali zdjęcia kobiecie, która była trzymana przez podejrzanego jako zakładniczka. Nie wahała się ani chwili. Od razu wskazała na Marra. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, zyskaliśmy pewność, że Aristotle Marr był człowiekiem, którego szukaliśmy. Policjanci uzyskali nakaz aresztowania Marra i rewizji jego domu. Znając jego wybuchowy charakter, przygotowali się na zbrojną konfrontację. Podjechaliśmy pod jego dom. Pomagali nam członkowie brygady antyterrorystycznej. Wszędzie było pełno policjantów. Policjanci!
Antyterroryści przeszukiwali pokój po pokoju. Nie znaleźli ani śladu Marra. Posłuchajmy detektywa Paula Suguro. Gdy dom został już przeszukany, wszedłem do środka razem z kolegami z Wydziału Zabójstw. Szukali dowodów na udział Marra w napadzie. W skrytce znaleźli pozostałości po jego arsenale. Policjanci zauważyli puste kabury od różnych pistoletów. Znaleźli kilka sztuk broni palnej, ale większość arsenału zniknęła. Była tam amunicja do różnych karabinów i pistoletów. Policjanci przyjrzeli się nabojom i odkryli ważny dowód. Znaleźliśmy dokładnie taką samą amunicję, jaką zabezpieczono po napadzie na bank. Policjanci odkryli istotny ślad. Znaleźli dowody na to, że Marr i jego przyjaciele często latali na Jamajkę. Były tam również małe zdjęcia i wzory, które mogły posłużyć do